Siemaneczko. Dzisiaj A6 z dwulitrowym dieselkiem CNH. Problem: check engine zapala się po kilkudziesięciu kilometrach od skasowania błędu. Cały czas P2002, free cząstek stałych, rząd pierwszy, nieprawidłowe działanie. Typowy błąd w tych silnikach. Słaby przepływ przez chłodniczkę Egera. Także szybka taka robota. No może nie szybka, tam ciężko go dostać, ale pokażę Wam, jak to wymienić. Dostęp jest ciężki, ale ja już zrobiłem diagnostykę. Jest faktycznie słabo to wygląda w wartościach rzeczywistych. Nurkuję pod maskę, ustawię kamerkę, pokażę mniej więcej, jak to się odbywa. Tak to wygląda. Ten element jest w tej pozycji. Oczywiście tam jest praktycznie na samym dole. Za turbiną, to pod kolektorem wydechowym. Ładna nierdzewka. Żeby to wymienić, musimy zdemontować dolot do filtra powietrza. Zdemontować cały filtr powietrza. Cały dolot do turbiny. No, dekierek silnika też, uszczelka, ta maskownica, belka. I musimy zdemontować ścianę grodziową, żeby tam się od tyłu dostać, bo są śruby. No, będzie ciężko. Tak jak widać, zdemontowałem tu ścianę grodziową. Przewody, wiadomo, od wody trzeba było odpiąć, bo przez środek ściany przechodzą. Mógłbym powiedzieć, że pół sukcesu za mną, ale... W stronę rozbierania oczywiście, ale to chyba jeszcze nie będzie to, bo zobaczcie, chłodnica siedzi aż tam pod turbiną, tam na samym końcu. Udało się wyciągnąć chłodniczkę spalin. Zaraz Wam pokażę w środku. Robota bardzo ciężka. Może ciężka, no pracochłonna, tak to nazwę. Raz, dwa, trzy śruby tu przy turbiny. Dwie tutaj na wyjściu. Powiem Wam, że masakra. Normalnie to wszystko jest tu od czoła. Długiego, płaskiego torksa po prostu wprowadzałem tam do środka. No i śrubki tam sobie leciały, nie? Teraz nie wiem, jak to poskładam. Żeby to zrobić, oczywiście, trzeba było odkręcić rurę. Tak samo, tu wszystko nie ma miejsca. Teraz to ładnie widać, bo jest wszystko powyjmowane. Całą rurę aż rozpiąłem tam za przepustnicą. Wszystko jest powyjmowane, ale tutaj wszystko trzeba rozebrać, że tak powiem, jest po 14, czyli 6 godzin samego demontażu. A jak ta mała przerwa na kawę, herbatę i do dzieła. Także 6 godzin samego demontażu. Teraz trzeba to wszystko poczyścić. Zobaczcie, jak to wygląda w środku. Tak jest. Wszystko trzeba to wyczyścić z tego nagaru ładnie, żeby później nie było jakichś, kurde, w układzie zabrudzeń. Chociaż tu i tak naprawdę wszystko leci, to dziadostwo, kurde, bo to jest masakra. Turbinka ładna, sucha, nic się nie dzieje, dolot też. Także, dobra, pokażę Wam teraz, dlaczego ja to w ogóle wymieniam. Dlaczego myśmy to w ogóle wyciągnęli? Jeszcze może wcześniej pokażę przepustnicę. No, spotkałem się z teoriami, że zdejmowali tam gumę i patrzyli i mówią: nie no, przecież tu jest spokojnie, nic się tu nie dzieje. Tu jest bezpośrednie połączenie tu z turbiną, nie? Tym wężem. Ktoś powiedział: nie no, ładnie, czyściutko. O, troszkę tu stawo, standard, ale... Nie wiecie, co jest z drugiej strony. Tak to wygląda od drugiej strony. Ta przepustniczka wchodzi bezpośrednio tutaj. No, Egier. Bezpośrednio tutaj wchodzi w tą chłodnicę. Zobaczcie, co jest w środku. Zobaczcie na dole. Tam na dole tylko jest chyba... jakiś wolny kanał. Może tam gdzieś też. O, może coś bliżej mi się uda. Zobaczcie, to jest całe zawalone.
Może dla porównania położę nową. Takie są kanały w nowej. No, to od wewnątrz. Tak to wygląda z tej strony. Zobaczcie na nową chłodnicę. Pięknie świta, tak? A teraz wam pokażę, jak to wygląda w tej starej z tym przepływem. Tu jest położona lampeczka. I teraz zobaczmy tutaj. Zero przepływu. Jest. Raz, dwa, trzy otwory. Raz, dwa, trzy. Na ile? Na 50 gdzieś? Nie chcę mi się liczyć. Nie ma żadnego. Problem z chłodzeniem był. No. Chyba więcej nie trzeba nic mówić, nie? O, tu jeszcze może pokażę tą ściankę boczną, jak to pięknie wygląda. Także tak to wygląda. Tak to mamy. Nowa chodniczka, wszystkie nowe uszczelnienia, uszczelki oczywiście metalowe, pod turbinę tak samo tutaj, pod rury dechowe, pod tą chodniczkę. Myjemy tą przepustnicę i składamy. Tak, przyleciałem z 10-15 km w jedną stronę. Nic się nie dzieje, motor pracuje bardzo ładnie. Zaraz sprawdzimy płyny, wszystko. I oddajemy autko. Zaraz zobaczymy, co tu słychać. W komforcie, co tu jest? Coś tu się pojawiło. A, no tak, w końcu mamy tą uszkodzoną lampę z prawej strony, dokładnie. Myślałem, że coś tam jakieś tam... Także w motorze skrzyni nic nie ma. W tym autku robiliśmy wymianę filtrów, to jest ta 0CK, nie? To właśnie w tym autku było robione. Skrzynia sprawuje się bardzo dobrze, jak widzicie, żadnych błędów nie ma. No, nie przyszło mi do głowy, żeby pokazać pod spodu, ale tam... Zaglądałem, bo zdejmowałem osłonę skrzyni, bo musiałem wyciągnąć rurę tą wydechową przy wymianie tej chłodniczki. Nic się nie leje, piękny, suchy motor. O, teraz polata troszeczkę. Dobra, zbieram graty, uzupełniam płyny, kontrola i to wszystko. Trzymajcie się.